97 km szyn, 27 linii tramwajowych obsługujących 22 pętle oraz ponad 160 przystanków. To właśnie są tramwaje w Krakowie, do których zajrzymy w dzisiejszym odcinku na kanale tramwajowy. Zapraszam do oglądania! Tramwaje konne w Krakowie pojawiły się w 1882 roku, a elektryczne w 1900 roku. Sieć miała nietypowy rozstaw szyn 900 mm, lecz w 1953 roku ostatecznie zastąpiono je budowaną od 1907 roku siecią tramwaju normalnotorowego, czyli 1435 mm. Lata 80. przyniosły duże zaniedbania, tabor składający się z konstali 102NA oraz skrajnie wyeksploatowane torowiska źle wpłynęły na wizerunek miasta. Dopiero XXI wiek przyniósł poprawę. Zakupiono 262 nowe tramwaje oraz zmodernizowano i wybudowano wiele kilometrów torów. Niestety, nadal na ulicach Bieńczyckiej, Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II stan torów pozostawia wiele do życzenia. Mimo to, niebawem mają się odbyć remonty w tamtych miejscach. Stadler Tango Laikonik, bo to o nim mowa, został zamówiony przez MPK Kraków w liczbie 110 sztuk. Jest to najnowocześniejszy polski tramwaj. Posiada on bowiem innowacyjny system umożliwiający przejazd do 3,5 km bez zasilania z sieci trakcyjnej. Docelowo ta opcja ma pozwolić na jazdę bez pantografu dookoła plant. Już teraz takie testy trwają na linii numer 18. W możliwość jazdy bateryjnej są wyposażone na razie tylko 4 tramwaje, lecz docelowo wszystkie te modele będą miały zamontowany ten system. Tramwaj ten posiada futurystyczny i elegancki wygląd, przyjemne dla oka wnętrze oraz układ siedzeń 2+2, co obecnie w Krakowie jest raczej mile widziane. Tramwaj ten ma 3 człony oraz 2 wózki, z czego 2 są napędowe. Aby skutecznie obsłużyć najbardziej obciążone linie tramwajowe, Kraków musiał używać składów o długości przekraczającej 40 metrów. W tym przypadku mniej więcej taką długość miał trójkąt konstali 105NA. Jednak w 2014 roku zaczęto poszukiwać nowoczesnego taboru, który zastąpiłby stare wagony. Wybór padł na PESE, która zaproponowała model z rodziny Twist o nazwie fabrycznej PESA 2014N Krakowiak. Jest to tramwaj o długości 43 metrów, składa się z 4 członów i jest oparty na 5 wózkach, z czego 3 są napędowe. Tramwaj ten posiada też stojki na rowery w 3 członie oraz liczne ładowarki USB. Ponadto posiada on miejsce na bagaże w 1 oraz 4 członie. Z racji swej długości robi on niesamowite wrażenie, jednakże zdarza się, że nie mieści się w peronie przystankowym.
takie zbyt krótkie przystanki to na przykład Darwina, Zajezdnia Nowa Huta czy Elektromontaż. W latach 80. ubiegłego wieku w Krakowie zaczęto myśleć o budowie metra. Linia podziemnej kolejki miała się zaczynać w Nowej Huncie i kończyć w Bronowicach, zahaczając o dworzec główny. Z tego powodu rozpoczęto budowę tunelu pod ulicą Lubomirskiego. Plany były bardzo śmiałe i zakładały budowę linii metra w kilka lat. W rzeczywistości jednak do 1989 roku udało się wybudować 200 metrów tunelu, a do 2000 roku kolejne 600. Obecny tunel ma długość ponad 1400 metrów i posiada dwa przystanki. Dworzec Główny Tunel, zlokalizowany pod Galerią Krakowską oraz Politechnika, pod ulicą Pawia. Z perspektywy pasażera ważny jest fakt, że w tunelu tramwaje poruszają się z prędkością około 50 km na godzinę, co jest całkiem niezłym wynikiem. Niestety obecnie stosowany system sterowania ruchem nie pozwala na postój więcej niż jednego tramwaju na przystanku podziemnym, co podczas większego ruchu pojazdów generuje dość duże korki. O ile w centrum Krakowa stan torów jest bardzo dobry lub przynajmniej zadowalający, a tramwaje poruszają się z prędkością co najmniej 40 km na godzinę, nie mówię oczywiście o rozjazdach, tam tramwaje zwalniają, o tyle już w Nowej Hucie, wschodniej dzielnicy Krakowa, stan torowisk miejscami pozostawia wiele do życzenia. W najgorszym stanie są bowiem tory na Alei Solidarności i ulicy Bieńczyckiej. Tragicznie jest także koło Zajezdni Nowa Huta i na węźle wiadukty. W nie najlepszym stanie jest także trasa do Borku Wałęckiego. Jednak sporo tras zostało wyremontowanych. Tramwaje śmigają na trasie do Pleszowa, Bronowic czy po ulicy Ujastek-Mogilski. Cały czas są też wykonywane bieżące naprawy. Miejmy więc nadzieję, że wkrótce w Krakowie nie będzie torowisk w stanie złym. Kiepskie wrażenie robi też zamknięta 2 lata temu trasa do Walcowni, właśnie z powodu złego stanu torów. W praktyce jednak nie wiadomo, czy kiedykolwiek zostanie ona ponownie uruchomiona. Przed MPK Kraków, zarządcą krakowskiej sieci tramwajowej, stoją teraz ogromne wyzwania.
modernizacja starych, zniszczonych linii tramwajowych w Nowej Hucie, remont starych wozów, ale także zakup nowych i budowa nowych linii tramwajowych, na przykład między Kurdwanowem a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, czy na Górkę Narodową. Do odważnych świat należy. Tak też jest z Krakowem, który ciągle eksperymentuje z nowymi technologiami. Przykładem jest chociażby pierwszy w Polsce przejazd tramwaju autonomicznego między pętlą Cichy Kącik a Muzeum Narodowe. Było to w grudniu. Miejmy nadzieję, że niedługo będzie ciąg dalszy tego wydarzenia, gdyż na razie tramwaj jechał tylko w oparciu o dane, jakie odległości są między danymi przystankami. Szczególne podziękowania za pomoc przy tworzeniu filmu kieruję do Stanisława K. za oprowadzenie po Krakowie i pokazanie najciekawszych miejsc. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.